Siemano, tu człowiek melanż. Już wszystko wiadomo. 14 lipca pod pałacem o 16:00 bitwa o melanż. Wielka ustawka freestyle'owa. Już wiadomo, że zwycięzca będzie świętował swój sukces z ziomkami i wszystkimi z każdych krain w klubie Mokka. Wiadomo też, że jeśli kupisz sobie kiełbaskę, ale chwyt marketingowy mordos, nie? Kupisz sobie kiełbaskę, za 2 złote będziesz mógł kupić sobie piwko w klubie Mokka. Każdy wie, że każdy zyska. Zwycięzca dostanie 1000 złotych open baru, a wódka będzie wtedy tania. Do tego będziesz mógł sobie kupić parę płyt dobrych ziomków, playera, zaginionego Sky's the Limita i kurwa sam nie wiem jeszcze kogo. Do tego będziesz mógł zobaczyć schodzącego kocika prosto z wysp azjatyckich, który napierdala jak mało kto. A dzisiaj przez to, że był, można powiedzieć, że słabszy albo źle oceniony, nie wygrał tej bitwy, chociaż zasłużył, ale na bitwie o melanż na pewno go zobaczysz. Będzie również konfetti, będą paluszki chlebowe, które mają w sobie 50% błonnika. Będzie nagrywał to Bartek Kowalski z Freestyle TV, człowiek, który ma zajawkę i pomysł na dobrą bitwę. A jeśli myślisz, że wypicie ćwiartki wódki na hejnał to coś złego, to spójrz na to. Potrzymaj mordo i za freestyle chwilę. Już nie będę freestyle'ował, ale jakby co to powiedziałeś Bartosz Kowalski, żeby wiesz, Kowalski jak Nowak mogłeś powiedzieć, jak jest więcej. Bitwa o melanż. Mówiłem, że będziecie dobrze skuci, a jeśli chcecie być wyhendożeni, to załatwię wam gumki morderskie.